Mogę uciszyć tamtych państwa? Tak. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym, tak profesjonalny sposób przygotowanym wernisażu online w naszej galerii, pierwszym wernisażu online, który otwiera wystawę na żywo, która fizycznie się odbywa w naszej galerii i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, że od jutra będziemy mogli tutaj Państwa gościć na wystawie, którą właściwie otwieramy już drugi raz, ponieważ wystawa pani Klaudii z cyklu Wiosna Młodych miała się odbyć w kwietniu w naszej galerii. Wiemy, że jakie nas przygody spotkały i nie mogliśmy tej wystawy fizycznie w galerii tutaj powiesić. I zdecydowaliśmy wystawę, która odbywała się u nas online, którą prezentowaliśmy Państwu za pomocą wszystkich dostępnych mediów przez internet pokazać. Postanowiliśmy pokazać ją jednak na żywo, ponieważ te obrazy naprawdę są warte tego, żeby je obejrzeć na żywo, ponieważ nie są to obrazy, które są dobrze reprodukowalne. Dlatego zapraszamy od jutra Państwa na wystawę, którą już Państwo oglądali w internecie, ale naprawdę, proszę Państwa, warto tutaj przyjść i te obrazy zobaczyć. I ja pokrótce przedstawię już drugi raz sylwetkę artystki, którą mamy przyjemność u nas gościć. A później umówiłyśmy się tak, że pani Klaudia Lata oprowadzi Państwa po wystawie, takie oprowadzenie kuratorskie to się nazywa, i obejrzymy razem z autorką wystawy jej pracę. Szanowni Państwo, ja witam, jest z nami dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury, pan Tomasz Ignalski. Są oczywiście pracownicy galerii i przedstawiam z wielką przyjemnością tym razem na żywo panią Klaudię Latę. Na ostatnim wernisażu nie widziałyśmy się w ogóle, ponieważ każda z nas nagrywała to, co mówiłyśmy we własnych pracowniach, domu i tak to wyglądało. Szanowni Państwo, pani Klaudia Lata ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach w 2017 roku. Ukończyła tą uczelnię dyplomem z malarstwa w pracowni profesora Ireneusza Walczaka oraz dyplomem dodatkowym z rysunku w pracowni profesora Janusza Karbowniczka. Obecnie jest słuchaczką studiów doktoranckich na swojej macierzystej uczelni. Pomimo młodego wieku jest autorką wielu wystaw indywidualnych. Brała udział w ogromnej ilości, muszę powiedzieć to z pełnym przekonaniem, wystaw zbiorowych. Jest laureatką wielu nagród, między innymi była stypendystką ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ta wystawa prezentowana u nas i zawiera obrazy z wielu cykli, które powstawały po ukończeniu studiów. Ja poproszę autorkę o przybliżenie nam treści wystawy, treści malarstwa. No przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że udało się w ogóle zrealizować tę wystawę dzisiaj, ponieważ nie ukrywam, że te obrazy faktycznie, jak już tutaj zostało powiedziane, lepiej jest oglądać na żywo. One przede wszystkim działają dosyć sporym formatem i kolorem. No ja tutaj opowiem o trzech seriach, jakie zrealizowałam w ramach tej wystawy i tutaj dobrze byłoby zacząć od cyklu zatytułowanego Resublimacja. Na wystawie tutaj mamy cztery obrazy i trzy rysunki z tej serii i tak naprawdę to jest dla mnie bardzo ważny cykl. Przejdźmy się, ponieważ tak. I żeby Państwo, którzy są przed monitorami, mogli również te obrazy obejrzeć. Tutaj teoretycznie mamy
Trzy prace z tego cyklu to są te dwie i ta jedna, na której tle stoi teraz ładnie pani Ola. Natomiast to jest dla mnie bardzo ważny cykl, dlatego że on zapoczątkował taką moją przygodę z drążeniem tematu abstrakcyjności prac w takim formalnym rozumieniu. Ja się tutaj bardzo dużo zastanawiałam nad tym, czy w ogóle abstrakcja w takim teoretycznym pojęciu absolutnego odejścia od przedstawialnej czy widzialnej rzeczywistości jest możliwa w momencie przedstawiania jej na obrazie. I tutaj wszystkie w zasadzie te prace z tego cyklu są realizowane w taki sposób, że ja przetwarzałam tą widzialną rzeczywistość na tyle długo i dużo, ażeby znaleźć się w takim punkcie wspólnym i odnaleźć w zasadzie granicę pomiędzy figuracją i abstrakcją. I te dwie wartości stały się dla mnie pewnego rodzaju egzemplifikacją metafory cielesności i duchowości. Dzisiaj użyłabym raczej słowa wrażliwość, żeby się odsunąć nieco od tematu religijności, bo według mnie to jest o wiele bardziej uniwersalny problem. Następnymi pracami, które warto byłoby omówić, to są trzy na tej wystawie zaprezentowane obiekty. Tu mamy jeden, tutaj jest, w tym miejscu jest drugi, z drugiej strony ściany jest ostatni obiekt. I tutaj dla mnie bardzo ważne jest zawsze powiedzenie o tym, jak one powstają, ponieważ są to w zasadzie płaskorzeźby budowane z materiałów budowlanych, gdzie bardzo ważne właśnie dla mnie było to, żeby własnoręcznie je wykonywać, pracować nad tym, bo tutaj również procesualność powstawania tych prac odpowiadała takiemu rozmyślaniu nad tym, w jakiej mierze tworzenie sztuki, obcowanie ze sztuką wpływa na budowanie mojej tożsamości jako artysty i jako człowieka. I następnym cyklem, jaki chciałabym tutaj zaprezentować, to jest najnowszy z cykli prac, które są tutaj prezentowane. Seria nazywa się Obszary. I w zasadzie dosyć analogicznie do resublimacji ja się tutaj bardzo mocno zajmowałam taką własną refleksją na temat właśnie, już zostańmy przy tej wrażliwości, czy w zasadzie duchowości tych prac. Przy czym tutaj przestałam już konfrontować ze sobą cielesność i duchowość, podobnie jak abstrakcję i figurację, wychodząc z takiego założenia, że w przestrzeni sztuki, w przestrzeni malarstwa abstrakcyjna idea jednak musi znaleźć swoje przedstawienie, czyli to ciało. I w tym momencie starałam się stworzyć coś w rodzaju przestrzeni, w której odbiorca spokojnie mógłby się znaleźć i pokontemplować trochę własne wnętrze w kontekście tych obrazów. No i tutaj w zasadzie w kontekście tego kontemplowania ja bardzo bym chciała zaprosić do tego, ażeby odwiedzić galerię i jednak spróbować się skonfrontować z tymi obrazami, spróbować je zinterpretować. Dziękuję bardzo pani Klaudio. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się takie wprowadzenie do pani twórczości z ust samej autorki pozyskać na tym materiale. Myślę, że to jest wspaniały początek do tego, aby odwiedzić tą wystawę. Ja chciałam tu zaznaczyć, że ponieważ są pewne ograniczenia odnośnie ilości zwiedzających, pewne ograniczenia sanitarne, więc jesteśmy otwarci dla państwa również w sobotę od 10 do godziny 14. Zapraszam serdecznie na wystawę. Mam nadzieję, że spotkamy się z państwem
niebawem tutaj. Mam nadzieję, że kolejne wernisaże już będą mogły być z publicznością, ale postaramy się również dla Państwa je relacjonować poprzez internet. I w takim razie dziękuję Pani Klaudio bardzo za tą wystawę, która u nas właściwie z takim dużym wstępem. Ja się czuję jak w takim troszeczkę déjà vu, ponieważ otwieramy już ją najpierw w postaci internetowej, teraz już w realu tak zwanym. Naprawdę zapraszam bardzo serdecznie Państwa wszystkich. Dziękuję, gratuluję wystawy. Bardzo dobrze nam się z nią obcuję tutaj w tej galerii, ponieważ już kilka dni z tymi obrazami jesteśmy. Naprawdę zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Spotkajmy się w galerii i do zobaczenia. Dziękuję.